Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział: zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owiec przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słucha jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcy. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przez nią, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Bracia i siostry, Chrystusie Panu, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o sobie samym, że jest jak pasterz. Niezwykle głębokie i ważne są te słowa mistrza, których zawarł swoje pouczenie. Nie ma innej bramy zbawienia, nie ma innego wejścia do nieba niż tylko wyłącznie On, Jezus Chrystus. Kochani, spójrzmy z uwagą na to, czego mistrz chce nas dzisiaj tutaj zgromadzonych nauczyć. Jezus mówi najpierw o prawdziwych pasterzach, którzy przychodzą do owczarni właśnie przez Niego, przez Jezusa, albo mówiąc inaczej, przez wzgląd na Jezusa i na Ewangelię. Jeśli ktoś wchodzi do owczarni, czyli przybliża się do owiec i chce nimi kierować, nie z powodu Jezusa, ale z jakiegokolwiek innego powodu, jest, kochani, złodziejem i rozbójnikiem. Owce, jak to zaznaczył nasz Pan Jezus Chrystus, uciekają od takiego pasterza. Nie znają bowiem ich głosu, bo oni są, jak to powiemy, obcymi Jezusowi. Obcy owcom i obcy dla odźwiernego. Owce idą tylko za tymi pasterzami, którzy przychodzą do Jezusa dla życia i rozwoju, kochani, owiec. I można by powiedzieć, że ten mechanizm działania Ewangelii nie odnosi się, jak się zdaje, tylko do spraw kapłańskich czy biskupich, ale odnosi się, kochani, także szczególnie do rodziny, odnosi się także do umiłowanej naszej ojczyzny. I wszelkie bowiem dobro pochodzi tylko od Boga i nie znajdzie się żadnego dobra w małżeństwie, rodzinie, ani w państwie czy jakiejś wspólnocie, jeśli, kochani, nie ma w nim żywego Boga i Jego łaski. Od tych, którzy przychodzą, nie od Jezusa, uciekają owce. Spójrzmy, że i my tak samo postępujemy. Jeśli ktoś jest złośliwy,
zionie, jak to powiemy, nienawiścią. Zabiera nam szczęście i niszczy to, co właśnie w trudzie zbudowaliśmy. Uciekamy właśnie daleko od takiego człowieka. Mówimy, że jest to człowiek nieprzyjazny. Jeśli natomiast ktoś niesie nam nadzieję, przede wszystkim wiarę, miłość i dobro, myślę, że przybliżamy się i chcemy z takim Bożym człowiekiem stale, kochani, przebywać. Dobroć jego serca udziela się bowiem wszystkim, jak to powiemy, wokoło, bo ma on Boga w swoim sercu. I w imię Boga przychodzi i do zbawienia prowadzi, kochani, wszystkich. Dalej nasz Pan mówi o złodzieju, który przychodzi po to, aby kraść i zabijać i niszczyć. Jakże to mocne słowa Jezusa. Są na świecie ludzie, może ich dobrze znamy, których celem są skupione na tych trzech elementach. Ich pobudką do działania jest kradzież. Kradną innym dobro, bo sami nie produkują dobra, bo ze złego drzewa nie może, kochani, wyrosnąć żaden dobry owoc. Dlatego właśnie złodziej kradnie komuś szczęście, kradnie czas, pieniądze, żonę, męża, samochód. Złodziej nie produkuje dobra, ale zabiera tym, którzy je wyprodukowali. My jesteśmy dobrymi i dlatego mamy dużo dóbr zgromadzonych właśnie ziemskich, ale myślę, że tym najpiękniejszych dóbr duchowych. Są jednak, kochani, tacy, którzy chcą nas okraść właśnie z tego dobra. Tu widzimy szatańskie działanie i motywy jego myślenia. Zabrać, ukraść człowiekowi dobro. I możemy postawić sobie pytanie, jakie największe dobro posiada człowiek? Największym dobrem człowieka, kochani, jest sam żywy Bóg. I On go nie posiada i chce wyrwać go nam. Druga sprawa to zabijanie. Zły człowiek nie daje życia, ale je odbiera. Uśmierca on owce Boże i to jest właśnie jego celem. Zamordować nadzieję i zabić życiodajną, kochani, miłość. Spójrzmy znów na Jezusa i spójrzmy także na Kościół, gdzie stale dokonuje się, kochani, cud życia. Grzesznik wstaje od konfesjonału żywy na duszy. I właśnie Eucharystia, którą karmi nas wszystkich, ożywia. Małżeństwo sakramentalne staje się kolebką życia nie tylko doczesnego, ale wiekuistego. Dlatego dla małżonków, rodziców, jak i dzieci, jeżeli są silnie zakorzenione, kochani, w Bogu. Zły człowiek nie przychodzi także po to, aby niszczyć. Zło nie buduje, tylko rujnuje człowieka i jego, kochani, osobiste życie. Tak samo człowiek zły nie tworzy, ale działa, jak to powiemy, destrukcyjnie. Bracie i siostro, i właśnie te mechanizmy są szatanie, jak to powiemy, w 100%. Są niestety także i w jego sługach, którzy kradną dobro, zabijają życie i niszczą to, co zbudowaliśmy w swoim, kochani, życiu. I dalej Jezus jednak nie przestaje na tym negatywnym obrazie złodzieja, człowieka, który czyni zło, ale mówi o sobie, że
przyszedł na ziemię po to, aby owce miały życie i to, aby miały je, jak to powiemy, w obfitości. Dostrzec tutaj trzeba właśnie ten wyjątkowo charakterystyczny element Królestwa, kochani, Bożego, jakim jest właśnie obfitość łaski, dobra, szczęścia i prawdziwej miłości. Bracie i siostro, w Bożym Królestwie nie brakuje niczego. Szczęście wylewa się z pełnych serc i umysłów tych, którzy zawierzyli Ewangelii, Bożemu Słowu. I właśnie przy Jezusie bowiem nikt nie był głodny, bo Jezus nakarmił tłumy. Nie tylko, kochani, w tym wymiarze właśnie głodu fizycznego, ale przede wszystkim Bożego Słowa. On także wlewa nadzieję chorym, wlewa tą nadzieję ubogim, ale także umarłym. On zmartwychwstał do nowego życia i pokazał nam właśnie wszystkim, którzy mu wierzymy, że śmierć nie jest ostatnim słowem w życiu człowieka, w życiu każdego z nas. On tym właśnie tryumfem nad złem, szatanem i śmiercią dzieli się z nami wszystkimi, dając nam właśnie szczęście wieczne. I to w obfitości tak wielkiej, że ani ty, drogi bracie i siostro, ani ja nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I na koniec niech więc przychodzi Jezus do nas. Niech nas zachęca do tego, abyśmy tym bardziej trwali przy Nim na łamaniu chleba, ale także przyjmowaniu Jego słowa. Niech poucza nas o swoim zbawieniu, abyśmy nie wątpili, kochani, ale trwali w wyznawaniu właśnie tej wiary. Wiary silnej, mocnej. Niech stanie się kiedyś właśnie pewną bramą, którą wejdziemy do domu Ojca i tego mieszkania, które On sam nam przygotował. I o to dzisiaj, kochani, prośmy, aby dobry pasterz zawsze prowadził nas drogami zbawienia. Amen.